Złoty Krzyż Zasług otrzymał radny Rady Miasta i przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Ryszard Nowak. Odznaczenie nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jest docenieniem 25 lat pracy społecznej na rzecz mieszkańców miasta. Ryszard Nowak od ćwierć wieku stara się pełnić służbę dla lokatorów w obrzyskiej dzielnicy Biały Kamień. Sprawuje również funkcję radnego Rady Miejskiej i charakteryzuje się dużą aktywnością podczas sesji w magistracie. Ten medal dedykuję mieszkańcom, którzy mnie wspierali. Rodzinie mojej, przede wszystkim Radzie Wspólnoty Samorządowej Białego Kamienia i osobom, tym drobnym sklepikarzom, drobnym przedsiębiorcom, bo to oni wspierali mnie przez okres 25 lat. I dobroć się obroniło i warto było pracować. Może nie dla tego krzyża, tylko dla ludzi. Bo w nasze miasto i Wałbrzyszanie są wspaniałymi ludźmi, ale żyje się ciężko. Na co dzień Ryszarda Nowaka najczęściej można spotkać w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień. Tutaj też prowadzone są cykliczne akcje pomocowe. Udzielane jest wsparcie najuboższym mieszkańcom dzielnicy w postaci żywności, ubrań, wyprawki szkolnej czy opału. Ryszard Nowak służy również radą i doświadczeniem w kontaktach z instytucjami, urzędami i spółkami miejskimi. Czułem się troszeczkę taki osamotniony, czy ja to dobrze robię, czy dobrze to wykonuję, bo nie mając przygotowania takiego zawodowego jak i psychologia czy psychiatra, bo tutaj jest potrzebna taka osoba, a to znaczenie to jest czymś wyjątkowym. Jestem dumny z tego, że ktoś docenił, chociaż nie oczekiwałem takiego wyróżnienia, ale jeżeli je otrzymałem, to widocznie swoją pracę społeczną dobrze wykonywałem i będę dobrze ją wykonywał. Złoty Krzyż Zasług przyznawany jest na wniosek prezydenta Polski. Medal został wręczony wałbrzyskiemu społecznikowi przez wojewodę dolnośląskiego.